Ha! Nie spodziewałeś się mnie tutaj! Teraz jestem tu! Ale mogę być też tu! Albo tu. Intro, w którym nikt nie wie, o co chodzi. Fantastycznie. Mam nadzieję, że podoba wam się mój nowy kącik. Tu jest ściana. Tu jest ściana. Tu jest skrzyżowanie ścian. Jestem też ja. Pomyślicie sobie, nowe studio! Nie, po prostu znalazłem kawałek wolnej ściany w moim mieszkaniu, no i trzeba było to wykorzystać. Mam nadzieję, że nie jest jakoś źle. Można by to ozdobić jakoś fajnie, nie? No, coś takiego powinno wystarczyć. Od razu się nam tak jakoś przyjemniej zrobi, prawda? No, przytulnie w studiu. No ale co dzisiaj będziemy robić? Pytania i odpowiedzi. Q&A z Jacobem. Połączone z paroma wydarzeniami z piłki nożnej, bo niestety większość waszych pytań to jest... Jacob, a co byś wolał, żeby Liverpool wygrał Ligę Mistrzów, ale ty masz milion osób, czy... Usuwałem ci kanał, ale Liverpool nie wygrywa niczego. Oczywiście nie wszystkie takie pytania są i nie wszyscy wyglądają tak, jak to zwizualizowałem. Ale jeżeli po raz 78 widzę takie pytanie, to naprawdę zastanawiam się, co by było, gdyby przez całe moje życie każdy pytałby mnie o to samo i zawsze by na mnie patrzyli. Tego Maradona na przykład. Wiemy, co zrobił podczas mundialu. Tu się cieszył, tu się modlił, znowu się cieszył. Tutaj troszeczkę białego pyłu, tu znowu się cieszył. Człowiek jest tak zmęczony w pewnym momencie, że potem już nie masz siły na to wszystko i wychodzi coś takiego. Aj, Diego. Ciekawe, jaki będzie tytuł tego materiału, co dzisiaj wrzucam. No ale dobra, przejdźmy do pytań na Instagramie moim, na którego serdecznie zapraszam. Mamy ciastka. Masz malego? Tak. Jak podeptałeś Magdę? Dobrze, że jej nie podeptałem. Czy masz dziewczynę? Nie, podeptana. Czy kiedy włączasz kamerę i masz zły dzień, to i udajesz, że jesteś wesoły? Ja się określam jako kanał rozrywkowy. Oczywiście, czasem mam gorsze, czasem mam lepsze dni, ale jeżeli już rzucam coś na kanał i mam ochotę nagrać coś, bo nieraz jest tak, że mam zły dzień, ale chcę coś nagrać, bo mi to nieraz poprawia humor, to się do was uśmiecham. Od małego chciałeś tworzyć na YouTube. Czy to nie jest nawet pytanie, to jest stwierdzenie. I jak wiadomo, jak miałem lat 8, to powiedziałem: tato, chcę zostać YouTuberem. Nope. Lubisz masło XD? Widzicie, o co mi chodzi czasem? Planujesz się gdzieś przeprowadzić w najbliższym czasie? Planuję, natomiast będzie to we Wrocławiu prawdopodobnie ciągle, więc nie zmienię miasta, zmienię tylko lokalizację. Mam taką nadzieję. Z jakimi firmami masz współpracę? Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Stałą współpracę mam z dwoma firmami. Jest to Ergol, do którego serdecznie zapraszam, z kodem Jacob macie 10% taniej, oraz najlepsza sieć komórkowa w Polsce, czyli Play. I to z nimi współpracuję na stałe, natomiast reszta rzeczy, dłużej albo krócej, są to tylko tymczasowe współprace. Na przykład Monte jest tymczasowe. Polecam. Za dużo brandingu? Zapomniałem, że on tu jest. Zapomniałem, że Kamyk tutaj na mnie patrzy. Co sądzisz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski? Powiem szczerze, że jestem za młody, żeby pamiętać, jak Jerzy Brzęczek grał. I nie za bardzo oglądałem Ekstraklasy, żeby wiedzieć, jak trenował. Więc na razie wstrzymuję się z jakimkolwiek ocenianiem. Ale jedno jest pewne, trener nie zrobi nic, jeżeli nie ma zawodników dobrze grających. Lewandowski, Milik, Zieliński, Krychowiak, oni muszą dać z siebie więcej. Bo ta porażka na Mistrzostwach Świata to nie był tylko trener, to byli także piłkarze i to trzeba pamiętać. No ale Krychowiak mówi, że wróci do formy, specjalnie zmienił klub, znowu, tym razem Lokomotiv. Gdybyś miał do wyboru nosić koszulkę Liverpoolu czy zjeść karalucha, to jaki to byłby karaluch? I właśnie o tym mówię, większość pytań jest taka sama. Co myślisz o nowym kawałku Czuksa? Te pytania były dość dawno, a ja nadal nie wiem, o co chodzi. Po co mam je zadawać, skoro go nie użyjesz? Bej! Dobrze mu powiedzieliśmy, Kamek, nie? No i przejrzałem większość pytań, nie wiem, na ile dokładnie odpowiedziałem, ale... było ich zdecydowanie więcej. Także następnym razem możecie to robić na dole w komentarzach, zadawajcie pytania, jeżeli byście chcieli Q&A połączone z taką piłkarską... Co ja robię w ogóle? Q&A połączone z takimi piłkarskimi rzeczami połączonymi, to może być całkiem fajne, nie? Na koniec powiem wam też szczerze, 6 lat robię już tego YouTube'a i potrzebuję nowych wyzwań. Jest FIFA? Okej, fajnie. Są orliki? Okej, fajnie. Ale chciałbym zrobić coś nowego, więc spróbuję. Staram się i jeżeli wam się to podoba, to łapeczka w górę, jeżeli nie, to napiszcie, co wam się nie podoba i tak zostawcie łapkę w górę. Bo ja tylko chcę dobrze. Co nie, Kamyk? No. No dobra, i to by było na tyle, także... Adios.